Szanowni Państwo, kapitułowa ekipy skrzydeł, czyli redakcja Skrzydłowej Polski, Zarząd Krajowej Rady Lotnictwa przy wsparciu Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych im. Pawła Polskiego po raz kolejny przyznały te tradycyjne honorowe wyróżnienie. Przypomnę, że ekipne skrzydła istniejące od 1964 roku przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia w lotnictwie polskim w ciągu roku poprzedzającego ich przyznanie oraz za całokształt wybitnej działalności na rzecz lotnictwa polskiego. A oto laureaci ekipy skrzydeł 2016. Wyróżnienia specjalne. Pan Zygmunt Kraus za upamiętnianie lotniczej historii ziemi wadowickiej i utworzenie muzeum poświęconego lotnikom związanym z tym regionem. Stowarzyszenie Lotników Polskich za 70 lat społecznej działalności lotniczej i przywienie tradycji polskiego lotnictwa, upamiętnianie historycznych wydarzeń lotniczych oraz tworzenie międzypokoleniowych więzi z młodzieżą. Wyróżnienia indywidualne. Pan Andrzej Siwoński za zaangażowanie w szkolenie wielu pokoleń pilotów samolotowych i szybowcowych. Pan Ryszard Kasperek za wkład w rozwój polskiej akrobacji samolotowej i osiągnięcia w lataniu rajdowym. Pan Jacek Kucharski za społeczną działalność lotniczą i popularyzację modelarstwa lotniczego wśród młodzieży. Pan Stanisław Michalczuk za zaangażowanie w utworzenie Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku i pomoc niesioną z powietrza marynarzom. Pan Witold Ostrowski za wieloletnią społeczną działalność lotniczą i działalność w zakresie szkolenia młodych kadr lotniczych. Pan komandor pilot Andrzej Szczotka za dowodzenie 44. Bazą Lotnictwa Morskiego, wieloletnią służbę pilota marynarki wojennej i zaangażowanie w akcję Serce. Pan Andrzej Szymczak za lotniczą działalność społeczną i zaangażowanie w popularyzację lotnictwa. Pan Artur Trendak za wkład w rozwój produkcji wiatrakowców w Polsce i utworzenie polskiej marki wiatrakowców znanej na całym świecie. Pan ukończony dyplomowany pilot Cezary Waser za wprowadzenie nowych standardów w zarządzaniu wojskowym ruchem lotniczym i harmonizację wojskowych służb ruchu lotniczego z cywilnymi organizacjami żeglugi powietrznej. Pan doktor inżynier Krzysztof Wielbus za zaangażowanie w program konserwacji zabytków lotniczych i archeologii lotniczej w zakresie architektury. Wyróżnienia zespołowe. 23. Baza Lotnictwa Taktycznego za wzorowe wykonywanie działań w kraju i w ramach PKW Orlik oraz kontynuowanie i popularyzację tradycji 7. Eskadry im. Tadeusza Kościuszki oraz Dywizjonu 303 w Polsce i za granicą. Euroregionalne Centrum Modelarskie za strzeżenie lotniczej działalności modelarskiej na ziemi jeleniogórskiej i wkład w kształcenie najmłodszych adeptów lotnictwa. Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach za wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i popularyzację wiedzy o historii polskiego lotnictwa. Wielkie kapituły składam laureatom ekipy skrzydeł serdeczne gratulacje. Pan Artur Trendak.